Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie, program Galaktyka Pomerania. Są ze mną moi kolejni goście, pani dr Anna Gonerko-Frey, kierownik Katedry Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pani profesor Sabina Azmus, ekspert studiów celtyckich. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Od przyszłego roku akademickiego studenci będą mogli w Szczecinie kształcić się w języku irlandzkim. Jest to zupełna nowość i tutaj na naszym terenie województwa zachodniopomorskiego tylko i wyłącznie Uniwersytet Szczeciński będzie oferował ten język. Proszę opowiedzieć, dlaczego akurat język irlandzki? Skąd się wzięła inicjatywa? Inicjatywa właściwie wiąże się głównie z postacią profesora Edmunda Guzmana, który podjął się pracy na Uniwersytecie Szczecińskim, na szczecińskiej anglistyce prawie 3 lata temu. Jego zainteresowania kulturą, studiami celtyckimi są bardzo znane na świecie. Natomiast no, nieszczęśliwym wypadkiem tragiczna śmierć profesora Guzmana zaskoczyła nas wszystkich. Ale co nam zostało, to właśnie jego inspiracje celtyckie. Te inspiracje są związane także z panią profesor Sabinę Azmus, która też przyjechała do Szczecina pracować na Uniwersytecie Szczecińskim jako ekspert studiów celtyckich. Profesor Edmund Guzman zostawił nam też jednego wykładowcę języka irlandzkiego i stąd się wzięły jakby zainteresowania i pomysły. Te pomysły są także związane z planami rozszerzenia oferty naszej anglistyki, która się rozwija bardzo prężnie, z młodą anglistyką, ale chce zaoferować jakby najszersze spektrum różnych możliwości dla studentów. No i to miało z pewnością uatrakcyjnić studia na anglistyce szczecińskiej. A dlaczego akurat język irlandzki? Czytałam o tym, że po prostu język irlandzki i język walijski, o którym za chwilę jeszcze porozmawiamy, odchodzą jakby w zapomnienie i może jest to zbyt duże słowo, ale Państwo staracie się wskrzesić te języki, aby uczyć studentów tego języka, z którym na Wyspach Brytyjskich siłą rzeczy się zetkną. Can I just ask Professor Tojanian, are we trying to revive those languages? Would you answer? They are alive. Te języki są żywe, ja właśnie czekam, aż pani profesor to powie. 48% of the Irish speak the language, and in Wales it's about 25-26% who speak it on a daily basis. 48% Irlandczyków zna ten język, a w Walii ponad 20% język walijski, więc trudno powiedzieć, że to są języki wymierające, tak? I can say the languages are very much alive. I mean, I'm on Welsh media whenever possible, speaking in Welsh there. And we have Irish media coming over soon. And now we will have the European Championship and we have a lot of Irish media then. And people do ask for people who can speak Irish. Dużo się dzieje w tych językach i w języku irlandzkim i walijskim. Wiele osób mówi tymi językami. Będziemy mieli tutaj zawody niedługo, tak, gdzie będzie reprezentowany też język irlandzki. Więc trudno mówić, że to są języki wymarłe. Ja też dodam do tego, że właśnie no nie damy rady my wskrzesić tych języków na pewno. Natomiast naszą rolą jako anglistyki też jest nie tylko poszerzyć naszą ofertę, ale pokazać studentom kultury, które są częścią kultury Wysp Brytyjskich. Bo Wyspy Brytyjskie to nie tylko kultura angielska, to także kultura w znacznej mierze celtycka. Studenci czytają literaturę irlandzką, walijską. Żeby poznać literaturę, trzeba znać także korzenie językowe, więc to jest też bardzo istotne dla poznawania kultury Wysp Brytyjskich. Proszę powiedzieć, czy odbywałyście Panie jakieś rozeznanie wśród studentów? Jakie jest zainteresowanie językiem irlandzkim wśród studentów? Studenci cieszą się, że od przyszłego roku akademickiego będą mogli kształcić się w tym języku? Moje doświadczenie jest takie, że bardzo się cieszą. W tym roku po raz pierwszy eksperymentalnie drugi rok studiów licencjackich rozpoczął taki taste course irlandzkiego na próbę i w momencie, kiedy pamiętam, kiedy powiedziałam na zajęciach, wasz rok po raz pierwszy rozpocznie eksperymentalnie grupę irlandzkiego, był to naprawdę duży entuzjazm wśród studentów. Może pani profesor, do you have any experience with students' reaction to Irish? They love it, yeah. We had 36 in the taste courses in the pub. Not because of the beer, they can't afford that much beer, yeah? Studentom się bardzo podobało, bo pani profesor tutaj mówi jeszcze o innym wydarzeniu. Mieliśmy 36 studentów 2 tygodnie temu na takim też kursie tygodniowym wstępnym irlandzkiego i wszyscy bardzo entuzjastycznie reagowali, nie tylko dlatego, że zajęcia się odbywały w irlandzkim pubie. Yes, studenci lubią nowe języki. They're interesting, they're different and they tell little stories. And it's a bit more daring than English, which is a bit boring at times. Yeah, so and there's stories linked to it and ideas and inspiration.
Z tymi językami wiążą się różne historie i inspiracje i to jest na pewno większe wyzwanie dla studentów niż angielski, który nas otacza wszędzie. Teraz język irlandzki, następnie walijski i co dalej? Następnie walijski, bo no właśnie obok mnie siedzi ekspert języka walijskiego i się śmiejemy, że pani profesor Asmus zna lepiej walijski niż Walijczycy, jest światowym egzaminatorem języka walijskiego i także egzaminuje z tego języka Walii. Your expertise on Welsh language will be used, yes, in future. Yes, we have a PhD student or a lecturer doing a PhD exploring Welsh language literature and she's doing quite well, he picked it up nicely. And one word I would like to say, I mean, if we want to understand English, you need to have the Celtic languages because they formed English more than people would think. Jeśli chcesz zrozumieć, zacznę od końca, jeśli chcesz zrozumieć angielski, musisz znać języki celtyckie, bo duża część języka angielskiego jest związana z językiem i kulturą celtycką. Natomiast wcześniej pani profesor mówiła, pani profesor ma w tej chwili studentkę doktorancką, która zajmuje się językiem walijskim, literaturą. Sama już się nauczyła języka walijskiego, z tego pisze swój doktorat. Na pewno też swoją wiedzą będzie się dzieliła ze studentami. Także walijski to jest nasz następny krok, a potem zobaczymy, może szkocki, galijski. Tak, w zależności od tego, jaki personel nam się uda ściągnąć, jakie wymiany nawiążemy z ekspertami w tych językach. Definitely we bring a lot of new cultural life into Szczecin. The students love it, they're excellent in organizing and they ask for the next cultural event. Wprowadzamy dużo nowych kultur w życie Szczecina. Takim przykładem był właśnie Tydzień Irlandzki i studentom się to bardzo podoba, bo to są zastrzyki, świeże zastrzyki nowej kultury. No właśnie, powiedzmy o tym Tygodniu Irlandzkim. On odbył się, skończył się raczej chyba 2 tygodnie temu. Skończył się, tak. Właśnie, powiedzmy o tym, co działo się, jakie ciekawostki, jak zareagowali studenci na ten Tydzień Irlandzki, co się działo? Studenci prężnie uczestniczyli w przygotowywaniu tego Tygodnia Irlandzkiego. To jest taki tydzień święto, tydzień irlandzki, Seachtain na Gaeilge, am I pronouncing it right? Który się odbywa na całym świecie, po raz pierwszy w Szczecinie. To był tydzień, na który zaprosiliśmy gości z Irlandii, z Niemiec, speców od języka, kultury, literatury. Przez cały tydzień odbywały się różne spotkania otwarte dla miasta Szczecina. Częściowo właśnie taki kurs, o którym pani profesor mówiła, Taste Course of Irish w pubie irlandzkim, ale także w budynkach uniwersyteckich, wykłady, zajęcia. Wszystko się skupiało wokół języka i kultury irlandzkiej. Powodzenie było ogromne tego wydarzenia. Irish films, a bit of dancing, which has to be cancelled because we had the morning days and... Filmy irlandzkie. Mieliśmy zaplanowane irlandzkie tańce. Niestety z powodu żałoby wtedy narodowej to musieliśmy odwołać. Natomiast było bardzo dużo wydarzeń irlandzkich. A proszę powiedzieć, czy te języki nowo wprowadzone od przyszłego roku akademickiego będą językami obowiązkowymi, czy to są języki dla osób chętnych? My chcemy, żeby wszystko było dla chętnych, więc to będzie także opcja do wyboru w ramach drugiego języka obcego. Przedstawimy studentom taką ofertę i będą mogli wybrać. Proszę powiedzieć, dlaczego warto studiować anglistykę akurat w Szczecinie? Może dlaczego anglistykę, a następnie dlaczego w Szczecinie? Co takiego mamy w Szczecinie, czego nie mają uczelnie w innych miastach? Anglistykę chyba nie muszę reklamować, bo mamy najwięcej kandydatów co roku i wiemy, że angielski język globalny, język światowy, język komunikacji świata, więc tutaj chyba studentów przyszłych nie trzeba przekonywać. Natomiast na pewno warto w Szczecinie, my jesteśmy w miejscu szczególnym, na pograniczu kultur, gdzie no, sam Szczecin jest miastem międzykulturowym i szczecińska anglistyka próbuje właśnie kłaść nacisk na uwrażliwienie na inne kultury. To są nie tylko kultury celtyckie, nie tak dawno w Państwa telewizji mówiłam o naszych dniach kanadyjskich. Pokazujemy szerszy świat, nie tylko Anglia. Język angielski to nie tylko Anglia, angielski jako narzędzie do poznawania innych kultur. Maybe professor would also say, why do you think it's worth studying English in Szczecin? Well, otherwise you have to travel too far, you know. As I said, in Germany it closed down to a large extent where people would have gone, you know, Greifswald. Rostock isn't strong anymore, nor is Berlin. And the next place would be Poznan, if you don't like it and it's overcrowded there, then you come here. W tym naszym regionie właśnie, no nawet tutaj te uczelnie w Niemczech, Uniwersytet w Greifswaldzie, Uniwersytet w Berlinie zamknęły swoje oddziały studiów celtyckich, więc jest to oferta nie tylko dla naszego regionu, ale także dla studentów niemieckich. Nie wszyscy o tym mówią, nie wszyscy o tym wiedzą, ale tak jak rozmawiałyśmy tutaj przed wejściem na żywo, Celtowie byli także w Europie.
Tak, mamy ślady Celtów w całej Europie. Mówi się, że Celtowie kiedyś większość Europy zajmowali, w wielu rejonach Europy mieszkali Celtowie, ale może bym oddała głos pani profesor, bo jest ekspertem w tym. Yeah, they were definitely in Poland. More and more is discovered these days. Kalisz is a famous place. Opole supposedly. We have Schlange Mountain. There is quite some evidence here, and I think more is going to come to light. Coraz więcej odkrywamy śladów Celtów w Polsce i to jest może takie tutaj zaskakujące. Kalisz, Opole, tak, Ślęża. To są właśnie takie nowe odkrycia kultury celtyckiej w Polsce, więc to też może warto się zainteresować tą kulturą, dlatego że ma coś i z Polską wspólnego. I warto uczyć się języków, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to jest po prostu nasza przepustka do Europy. Nasza przepustka do Europy, ja bym właśnie to też chciała podkreślić, przyszłość świata ma być przyszłością wielojęzyczną, nie tylko angielski. I chcemy też studentom właśnie trochę wbić do głowy, że angielski nie wystarczy, mamy znać wiele języków. Każdy język wzbogaca nas o nową kulturę, o nowe życie, jakby nowy element życia. Perhaps I should say Szczecin University is a developing university and we have interesting exchanges which are more difficult to establish with others. I'm looking to the Scandinavian countries which have a tradition in Celtic studies, English studies with whom we have exchanges or may develop some. Szczeciński Uniwersytet i nasza anglistyka podpisała wiele wymian międzynarodowych, których nie mają też inne anglistyki. To jest też ogromny atut, ponieważ nasza anglistyka jest mniejsza, przy okazji dodam, niż na przykład anglistyka poznańska, więc studenci mają o wiele większe szanse dostać się na różne wymiany zagraniczne. I to są nasze umowy z Irlandią, z Waterford niedawno podpisaną. To są umowy z uniwersytetami w Niemczech, Jena, Lipsk. To są umowy z Finlandią, gdzie też się studiuje kultury centyckie. Uniwersytet w Turku, nasza ostatnia wymiana. To jest Szwecja, Falun, więc mamy naprawdę sporo umów międzynarodowych, które studentom otwierają karierę na innych uczelniach. Zachęcamy zatem studentów do studiowania na anglistyce, do studiowania języków przede wszystkim, nie tylko angielskiego, również języków celtyckich, a od przyszłego roku przypomnijmy język irlandzki, a następnie język walijski i nie wiadomo co jeszcze, cała gama języków. Moimi i Państwa gośćmi była pani dr Anna Gonerko-Frey, kierownik Katedry Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję. Oraz pani profesor Sabina Azmus, ekspert studiów celtyckich. Mam taką prośbę do pani profesor, czy mogłaby pani pożegnać widzów w języku irlandzkim? Kilka słów. Fawel? Slán. Slán is longer foil. Okej, co to znaczyło? Goodbye. Goodbye, po prostu. I ja również mówię Państwu goodbye. Kończymy dzisiejszy program. Prowadziła go dla Państwa Sandra Myszkowska. Spotykam się z Państwem już we wtorek. A teraz życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.